Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj będzie, myślę, że ostro, dlatego że pewni politycy przekroczyli już pewne granice i trzeba będzie niestety się dosyć stanowczo wypowiedzieć o ich postępowaniu, ale będą też dobre wiadomości. Może od tych dobrych wiadomości zaczniemy. Mianowicie dobre wiadomości są takie, że przybywa nam kandydatów. Otóż w ostatnim czasie dowiedziałem się, że swoją walkę o prezydenturę podejmuje hrabia Jan Zbigniew Potocki i zarówno on, jak i pan Andrzej Wojt w kolejnych programach z cyklu Gość Telewizji Radom będą właśnie gośćmi naszej stacji. Mam nadzieję, że uda się to zarejestrować dość szybko i sprawnie. No i wtedy w najbliższym terminie będziecie mogli Państwo ich po prostu zobaczyć, posłuchać, jakie mają poglądy, jak to wszystko wygląda, co oni by chcieli dla Polski zrobić, bo myślę, że warto też oprócz tych kandydatów mainstreamowych, o których wszyscy mówią, warto by było również także dla takiej równowagi pokazać kandydatów prawicowych, którzy do takiego mainstreamu jednak póki co nie należą, aczkolwiek to, że nie należą, nie znaczy, że nie będą należeć. Dlatego myślę, że warto przynajmniej spróbować zaprezentować ich programy, a właściwie to oni sami będą swoje programy pokazywać dla Was i będziemy mogli dokonać dzięki temu lepszego wyboru. Ja nie będę mówił, na kogo głosować. Macie sami własne rozumy, macie własne sumienia i głosujcie według sumienia. A propos sumienia, ja teraz właśnie, pokazując pewne rzeczy, pewne patologie wręcz w naszej polityce, działam według własnego sumienia i ktoś z Was może się ze mną nie zgodzić, ale zaczynajmy. Otóż, moi drodzy, pan poseł bodajże Suchecki, nie on pierwszy, ale on już przegiął tą pałę, tak mówiąc młodzieżowo, totalnie. Wysłał takiego fake newsa na Facebooku, że oto już armia w gotowości, czołgi idą na Warszawę, że już po prostu stan wojenny będzie zaraz wprowadzany, że po prostu zaraz tu będą nie wiadomo jakie ograniczenia wolności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że będą zamykane sklepy na amen, na patyk i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, takie postępowanie, obojętnie kto by tego nie robił, czy to będzie robił polityk PiS-u, czy to będzie robił polityk Platformy, SLD-ówka, czy którejkolwiek opcji, powinno być karane. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jak ktoś słuchał dzisiaj konferencji premiera i ministra zdrowia, to nic takiego nie jest planowane. Owszem, jest wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego i pan premier bardzo dokładnie z panem ministrem wytłumaczyli, na czym to polega. A to nie jest w żadnym wypadku, nie wiem, jakaś armia na Warszawę idzie, nie? Wręcz przeciwnie, owszem, są obstawione granice, jest przywrócona czasowa kontrola granic, jest zakaz wylatywania z kraju, prawda? Nie ma tego ruchu lotniczego, nie ma ruchu kolejowego, a więc siłą rzeczy czasowo jest to ograniczone, ale to nie jest ograniczone po to, żeby PiS wygrał wybory, albo na przykład, że no tak się dzisiaj władzy spodobało, to tak zrobimy, jak to było za towarzysza generała Jaruzelskiego, prawda? Pamiętamy, tam 16 grudnia jest spółka z o.o., prawda? No, niektórzy dziennikarze zresztą, którzy te fake newsy podają dalej, a są tacy, wtedy za towarzysza zaczynali, to były czasy, tak? No. Więc właśnie. I nie tylko ten poseł, bo i pani Kidawa-Błońska i jeszcze paru innych takich intelektualistów w cudzysłowie, fake newsy straszą ludzi. Po to, żeby wywołać panikę, postępują w myśl zasady, im gorzej, tym lepiej. Moi drodzy, nie musicie, kochani widzowie, popierać rządu. Nie ma takiego obowiązku. Ale wiecie co? Jest zasada primum non nocere, pierwsze nie szkodzić. Czyli po prostu
Nie ma potrzeby panikować. Owszem, jest sytuacja poważna, bo jest, bo to jest prawda. Jest sytuacja poważna. Ale to nie znaczy, że trzeba panikować, że już armia gdzieś tam pod Warszawą stoi, armia na ulicach już, no idźcie sobie nawet teraz na ulicę i zobaczcie, czy ta armia jest. Idźcie zobaczyć po prostu, bo może ta armia rzeczywiście tam jest. Ja byłem z komórką i filmowałem telefonem komórkowym, mam z sobą kamerę w telefonie, fakt, ale ja tam żadnej armii nie namierzyłem. Może po prostu, może wy coś namierzyliście, pokażcie tą armię, kochani opozycjoniści, chociaż opozycjoniści w wielkim, wielkim cudzysłowie, ponieważ do prawdziwych opozycjonistów Solidarnościowych to wy się nawet nie umywacie i szkoda, nie używacie nawet tego po prostu słowa. Jesteście po prostu zwykłymi gówniarzami, którzy chcą wywołać panikę. Mało tego, pierwszym gówniarzem w waszych szeregach to jest nie kto inny jak marszał Kissimus Grodzki, który mimo, że mu Służba Ochrony Państwa odradzała wyjazd do Włoch, on zrobił po swojemu, bo on jest wielki marszał Kissimus debil. Bo tak to trzeba określić. Tak? I ktoś powie zaraz, no bardzo ostry materiał, panie Kołodziejczyk. Tak nie wolno. Pewnie, że nie wolno. Ale jak to określić, słuchajcie? Przyjechał z tych Włoch, nie poddał się żadnym badaniom, okazało się, że zaraził jeszcze dwóch innych senatorów. A co się stało z pracownikami tego SOP-u? Ktoś pomyśli? Służba Ochrony Państwa? Ktoś o tych pracownikach pomyślał? Nie! On ma wszystkich w nosie. I właśnie o to chodzi. Żeby nie mieć w nosie ludzi. Czasami trzeba jakieś drastyczne środki. To, co powiedział minister Szumowski, że czasem lekarstwo jest gorzkie, ale skuteczne. No i niestety tak jest. Skoro mówi się, że ograniczyć wychodzenie, ograniczyć imprezy, ograniczyć wszystko, bo to jest taka potrzeba chwili. 2 tygodnie, dajmy sobie te 2 tygodnie czasu, no to chyba nikt sobie jaj nie robi po prostu z ludzi, tylko rzeczywiście jest taka potrzeba. Z jednej strony nie ma co panikować i wykupować, Bóg wie ile czego tam, ile, po prostu nawet bez sensu, żeby tylko do wózka się zmieściło. Bo też ostatnio jak byłem na zakupach w jednym z marketów, no to się okazało, że kolejka była od mięsa do kas, czyli gdzieś jakieś, nie wiem, 30 metrów, 40, prawda? I ludzie jak szaleni wykupowali. Ja kupiłem jakieś tam w miarę niezbędne zakupy, a oni po prostu jakby, nie wiem, jutro wojna miała być, nie? Tylko dlatego, że ogłoszono, że będą szkoły zamknięte, licea i studia. I zobaczcie, jedna taka informacja, a już groziło paniką, tak? Jak więc ogromną odpowiedzialność trzeba mieć, żeby po prostu... Bo ja sobie nie wyobrażam tej odpowiedzialności człowieka, który puścił takiego fake newsa i na bazie tego fake newsa na przykład wybuchła panika. I na przykład ktoś zginął w tej panice, kogoś stratowano, kogoś zdeptano. Jak taki pan poseł debil z Koalicji Obywatelskiej w tym momencie by się czuł? O ile w ogóle ma jakieś sumienie, a myślę, że jednak jakieś tam gdzieś ma, prawda, to uważam, że po prostu w tym momencie to on powinien się podać do dymisji, po prostu zrezygnować z mandatu, odejść z polityki, tak? I ja tutaj zacytuję jego koleżankę partyjną, prawda, panią Klaudię Jachirę, która zaśpiewała, ja nie zaśpiewam, ale ona to zaśpiewała, kup sobie blaszkę i jebnij się w czaszkę, za przeproszeniem, tak? I tak trzeba byłoby mu to powiedzieć. No bo armia, już, prawda, armia, jeszcze trochę to urośnie do aresztowań. Mój kolega, generalnie, który jest rozsądnym człowiekiem, ale mój kolega dzisiaj przesłał mi na Messengera takie 2 pliki audio, no i tam jakaś paniusia tam, słuchaj, moja koleżanka tam, Hela, pracuje w ministerstwie, no i ona mówi, że po prostu tu już armia na Warszawie, to co ten debil mówił, że armia już tu, prawda, wojsko będzie na ulicach, w ogóle wszystko po kolei, będzie zakaz jedzenia, picia i wszystkiego. Napisałem mu, żeby takich fake newsów po prostu nie posyłał. A o co chodziło? A właśnie o to chodziło, że dzisiaj miał zostać ogłoszony właśnie stan zabezpieczenia przeciw epidemii właśnie koronawirusa. I o to chodziło. Zobaczcie, jak urasta plotka. Zobaczcie, jak po prostu to jest bez kontroli. Rozumiecie? Przecież nikt nie wprowadza cenzur w mediach. Przecież nikt nie wprowadza
na przykład zakazu wolnej wypowiedzi. W internecie możecie pisać, co chcecie. Pan poseł, mimo że napisał głupoty, to jeszcze chodzi po wolności póki co, prawda? I non-stop rząd mówi, że tego nie róbcie, to róbcie, bo to jest bezpieczne dla zdrowia. Mamy tyle defibrylatorów, mamy tyle ludzi, takie zabezpieczenia, to. Fakt, że samorządy to nie zawsze wykonują to tak jak trzeba, bo na przykład u nas w Radomiu, no to wymyślili, wypocili taką decyzję, że super nowoczesny blok porodowy w szpitalu miejskim przy ulicy Chałubińskiego będzie zamieniony na oddział zakaźny. Brawo. Tylko, że chyba nikt jakoś nie ogarnął tematu, że ten koronawirus to nie jest tak, że tam popsika się czymś i to już będzie odkażone. To już tak zostanie przez długi czas. I myślicie, kochani politycy z Radomia, że matki tam będą mogły rodzić bezpiecznie w życiu? Dziecko małe nie ma swojej własnej odporności, taki noworodek. On odporność dopiero bierze od mamy. Jak mama będzie zakażona, to dziecko tym bardziej. Chora decyzja, ale nie moja, tylko wasza. Chora, błędna, zła decyzja. Trzeba było wziąć inny oddział ze szpitala, równie duży, wynieść na Józefów, bo tam przecież tych pomieszczeń też jest, prawda? A tu właśnie dać zakaźny, a dzieci zostawić w spokoju, a nie reszcie matki wywalili teraz na Józefów, będą się tam gnieździć, a po prostu tutaj wprowadzicie bakterie do nowych murów. Tak, kołodziejczyk jest szalony, kołodziejczyk się nie zna, jasne, możecie sobie tak mówić. Tak to wygląda, moi drodzy. I to jest właśnie to jest sianie paniki. Sianie paniki. Dlaczego? W imię konkretnych politycznych zysków. No bo żeby uderzyć w rząd. Jak już powiedziałem, nie ma obowiązku popierania rządu. Rząd ma różne głupie rzeczy, robi również, prawda? Bić w rząd. Tylko, że jak już bić, to z sensem. Na przykład nikt, żaden z kandydatów tych mainstreamowych nawet się nie zająknął o kwestii ZUS-u. Tu gadają o kryzysie, że będzie, że to, że tamto, że to, siam to. Strasznie, to po prostu już w ogóle tragedia, umierać, kłaść się na podłodze. Ale jakoś z nich żaden nie wpadł na taki genialny pomysł, żeby w ramach zapobiegania kryzysowi na przykład powiedzieć: słuchajcie, przedsiębiorcy, pracownicy, wiecie co, to może nie płaccie wy tego ZUS-u tak 67% jak teraz, tych podatków od wynagrodzeń, tylko może zapłaccie 33%, a najlepiej to 10%, tak zwana dziesięcina kiedyś była, słyszeliście kiedyś, nie? 10% zapłaccie, będzie dobrze. Żaden nie wpadł na taki pomysł, prosty. Od razu podatki w dół, a zatrudnienie nie spada, a nawet rośnie. Rozumiecie? Ale nie ma takiego mądrego. Ale są mądrzy w cudzysłowie lewacy, którzy mówią tak: mszy świętych za dużo, nie, po co msze święte, nie, ale puby zamykają, to zagrożenie demokracji. Czyli co, jak to modlitwy to źle, to muszę to skasować, załatwić, amen, koniec, zakopać i przyklepać najlepiej, żeby nie powstało w ogóle z powrotem, ale jak zamykają puby, to zagrożenie demokracji, tak? No właśnie, sami widzicie. I to jest ta paranoja, to jest ta patologia. Musicie patrzeć na polityków, którzy właśnie mówią rozsądnie, że z jednej strony pokazują, słuchajcie, to jest zagrożenie, ale jak będziemy robić to, to nam się nic złego nie stanie, a przynajmniej to zagrożenie zostanie, jeśli nie zlikwidowane w całkowicie, to zostanie ograniczone, tak? Rozsądek, moi drodzy, nie wariactwo, nie skrajny, że nic się nie stanie, my to się w ogóle nie zarazimy, nie ma co. A z drugiej strony taka obłuda, prawda, dlaczego nie ma testów dla wszystkich?
bo te testy by i tak nic nie dały, bo jeżeli na przykład część by rzeczywiście po przejściu tak zwanego negatywnego tego testu, czyli że nic nie ma, że nie jest chory, on by się zachował normalnie i że tak powiem, nie ryzykował, ale są takie osoby, które po przejściu tego testu potraktowałyby go jak po prostu od razu, że już nigdy nie zachoruje, prawda, i wio w tango we wszystko i wtedy epidemia by się jeszcze bardziej rozszerzała, tak jak było we Włoszech, prawda? Wypuścili uczniów, wypuścili studentów. To co z tego? Z jednego zamkniętego pomieszczenia wepchnęli do drugiej, bo ci sobie poszli do pubów, do jakichś innych restauracji i tak dalej. No i jeszcze gorzej jest teraz 17 tysięcy zarażonych już. Tak? No tego chyba nie chcemy, prawda? Więc właśnie, jak, reasumując, jak mszę, to zamknąć, skończyć, bo jak przyjdzie 30 osób, to się zarażą wszyscy. Ale jak do pubu, to łamanie demokracji. Powiem wam szczerze, ja jestem gotów jako katolik się poświęcić i nie pójść na te dwie msze, powiedzmy, w niedzielne, obejrzeć je w telewizji polskiej, ale myślę, że też inne mainstreamowe telewizje, na przykład chyba Telewizja Republika również będzie, Telewizja Trwam na pewno będzie dawała msze święte niedzielne. My jeszcze niestety nie możemy tego robić z przyczyn różnych, między innymi finansowych także, ale oni będą te msze święte nadawać i można się modlić, prawda? Nic nie przeszkadza, mamy dyspensę od biskupów, prawda? No właśnie. Więc fides et ratio, wiara i rozum. Ale właśnie to jest to. Ja jako katolik, ponieważ jest sytuacja wyjątkowa, nie czuję tego, że moje prawo jakieś tam jest łamane, bo nie mogę pójść na mszę świętą do kościoła ze względów bezpieczeństwa, tak? I nie czuję się jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, że moje prawo jest łamane, bo nie mogę sobie pójść do pubu. A jeśli będę chciał napić tego czy tamtego, to sobie kupię i już. Nie muszę chodzić po pubach. No, a tu chodzi o to, żeby zaczepić, właśnie żeby tak dogryźć. Może, kochani politycy, stańcie ponad podziałami i wreszcie zacznijcie działać razem. Bo jeżeli, słuchajcie, przeciwnicy PiSu, jeżeli wy chcecie, żeby PiS przegrał, no to jesteście na najlepszej drodze, żeby on wygrał. Rozumiecie? Ja nie mówię, że ja dobrze życzę Platformie, bo uważam, że z małymi wyjątkami to nie jest dobra partia, prawda? To nie, absolutnie. Ja dobrze też życzę Polsce, więc jest w tej chwili rząd, no taki, który w większości przypadków robi w miarę dobrze, więc ja też jemu dobrze życzę. Aczkolwiek sami widzicie, że wytykam non-stop, prawda, że tak powiem, a to ZUS-u nie reformują, a to tego nie robią, a to tego nie robią. Ale w tym przypadku, to jak to mówi te Wbolek, Obamę ręcamy, popieram, bo uważam, że to jest słuszne społecznie. Jedynie słuszne. Tak, ja wiem, niektórzy mnie zaraz nazwią pisiorem przebrzydłym. Trudno, prawda? Trudno, nazywajcie sobie mnie jak chcecie. Zdrowie ludzkie i życie to są dwie najważniejsze tutaj na ziemi kategorie, których trzeba bronić. I trzeba wspierać tych, którzy wspierają obronę i zdrowia, i życia, czyli naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ja przepraszam za to, że tak emocjonalnie dzisiaj się wypowiadam i że nawet mocne słowa padają w tym komentarzu, w tym felietonie, ale wiecie, no czasami już po prostu człowiek nie da rady, nie wytrzyma i naprawdę przepraszam was jeszcze raz, ale uwierzcie mi, że warto w tym momencie posłuchać tego, co mówi premier, co mówi minister zdrowia i zachować te wszystkie zasady, do których oni nas namawiają i które w swoich zarządzeniach wprowadzają, bo nikt nie chce nas ograniczać, ale oni chcą naszego bezpieczeństwa i w tym przypadku mają rację. A natomiast jeżeli, słuchajcie, jeżeli władza skorzysta z tej pokusy i będzie chciała sobie już bez przyczyny trochę ostrzej porządzić, no to my już mamy doświadczenie w 1981 roku, prawda? 10 milionów wtedy nas było w tym związku. No ja jeszcze wtedy nie byłem, miałem 4 lata, ale byli tacy, co już byli. I poradzili sobie z władzą. Bo społeczeństwo polskie, wbrew pozorom, jest bardzo mądre i inteligentne. Zdrowia życzę i do zobaczenia w następnym felietonie.